Dzień dobry, jesteśmy dziś w MolecoLab, Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a jest z nami pan profesor Ireneusz Majsterek, kierownik MolecoLab. Panie profesorze, zanim zapytam o samo centrum, o tym, czym jest MolecoLab, chciałam zapytać o taką rzecz. Tutaj właśnie rodzi się nowy lek na jaskrę. Proszę powiedzieć, dlaczego? Dlaczego jaskra? Jaskra dlatego, że jest to nadal choroba nieuleczalna. W zasadzie wszystkie terapie, które są opracowywane, są działaniem tak naprawdę objawowym, a nie przyczynowym. Dlatego ciągle nazywamy jaskrę mianem podstępnego złodzieja wzroku. Początkowo bezobjawowo, potem przechodzi stadium, które powoduje nieodwracalną utratę wzroku. W związku z tym potrzeba takiej celowanej terapii stała się, wydaje się nam, bardzo istotna. Zresztą jaskra zaliczana jest ogólnie również do chorób neurodegeneracyjnych i również w tym schorzeniu dochodzi do, niestety, do obumierania nerwu wzrokowego, co właśnie jest podstawową przyczyną utraty wzroku. To rzeczywiście jest choroba, która najczęściej odbiera Polakom wzrok i odbiera, tak jak pan profesor powiedział, po cichu. O tym nie wiemy, że choroba odbiera nam wzrok. Tak, dokładnie. Oczywiście mamy takie terapie, tak jak powiedzieliśmy, które polegają na obniżeniu ciśnienia śródgałkowego, inhibitor anhydrazy węglanowej, beta-blokery, ale to wszystko, tak jak powiedzieliśmy, jest raczej leczeniem objawowym, a nie przyczynowym. Natomiast jaskra, oprócz tego, o czym mówiliśmy, posiada również uwarunkowania genetyczne. My w związku z tym na poziomie terapii personalizowanej, celowanej, staramy się właśnie w tym kierunku podążać, żeby znaleźć skuteczny lek, który będzie mógł co najmniej hamować ten rozwój, ale również na wczesnych etapach zapobiegać. Jesteśmy w jednym z najnowocześniejszych laboratoriów w Polsce i właściwie dlaczego akurat jaskra, dlaczego akurat choroby neurodegeneracyjne są tutaj zainteresowani? No wydaje nam się oczywiście i to jest, to nie tylko wydaje, ale tak się dzieje w społeczeństwach starzejących się, że oprócz chorób nowotworowych, które oczywiście cały czas są bolączką, ta neurodegeneracja w postępującym starzeniu jest kolejnym elementem starzejących się cywilizacji. Zresztą występuje też również bardzo często jako współistniejące schorzenia w stosunku do innych zaburzeń, tak? Mówi się o leku. Czy rzeczywiście jest szansa, że dzięki pracom tutaj w laboratorium taki lek zostanie stworzony w przyszłości? Tak, dlatego że my jesteśmy po etapie badań podstawowych, wstępnych badaniach przedklinicznych opierających się na specjalnie do tego celu stworzonym modelu zwierząt, w których indukujemy jaskrę. No i wyniki są na tyle obiecujące, że możemy mówić o tym, że dalsza kontynuacja doprowadzi do być może nowego schematu leczenia, który będzie na pewno przełomem. My zresztą najpierw scharakteryzowaliśmy taki mechanizm, którym jeden z mechanizmów towarzyszących właśnie przebiegu jaskry. Dziś już wiemy, że oprócz tych właśnie uwarunkowań genetycznych mamy taki proces, który nazywamy unfolded protein response. To znaczy w przebiegu jaskry okazuje się w kącie przesączania dochodzi do nagromadzenia się błędnie sfałdowanych, nieprawidłowych funkcjonalnie białek, które mogą być właśnie przyczyną zaburzenia odpływu cieczy wodnistej. Komórka broni się w mechanizmie, który właśnie nazywam unfolded protein response, czyli blokuje całkowicie biosyntezę białek. Te zmiany zachodzą już na poziomie ekspresji genów, a potem skutkują właśnie zablokowaniem biosyntezy białek. Niestety, jeśli ten proces przedłuża się, jest chroniczny, to wtedy indukowane są procesy proapoptotyczne, które doprowadzają do obumierania nerwu wzrokowego. Panie profesorze, a proszę powiedzieć tak od kuchni, jak do tego doszliście? To nie jest tak, że jeden naukowiec w laboratorium szukał przyczyn. Oczywiście, to jest praca zespołowa, również w partnerstwie międzynarodowym. My oczywiście musieliśmy najpierw stworzyć autorski taki system przeszukiwania niskocząsteczkowych, nazywamy w ten sposób inhibitorów celowanych do tak zwanego targetu, czyli celu molekularnego, którym okazała się jedna z kinaz tyrozynowych, która rozpoczyna ten błędny mechanizm odpowiedzi na stres komórkowy. Jest to praca oczywiście zespołowa. Jesteśmy w MolecoLabie, który jest przykładem takiego interdyscyplinarnego zespołu laboratoriów, w których oczywiście mamy naukowców, lekarzy i całe środowisko społeczno-gospodarcze, otoczenie, oczywiście przede wszystkim pacjentów.
A czy to prawda, że żeby znaleźć tą jedną kinazę, przeszukaliście 80 tysięcy inhibitorów? No, my nawet zaczęliśmy od 200 tysięcy, bo najpierw mamy tak zwane badania in silico, zanim przejdziemy do badań in vivo. W związku z tym nawet więcej, ale tak faktycznie było. Czy to prawda, że ten lek, który być może powstanie, będzie mógł pomóc nie tylko chorym na jaskrę, ale też na przykład chorym z chorobą Alzheimera czy chorobą Parkinsona? Tak, no właśnie jakby unikatowość tego procesu polega również na tym, że on może współtowarzyszyć, współistnieć w innych chorobach neurodegeneracyjnych. Oczywiście mamy tak zwaną specyficzność, nazywamy to specyficznością tkankową. W związku z tym te inhibitory czy leki celowane mogą się od siebie różnic, natomiast mechanizm, który scharakteryzowaliśmy, może występować w innych zaburzeniach neurodegeneracyjnych, nie tylko w jaskrze, więc jeśli mamy target, cel molekularny, to od tego zaczyna się właśnie terapia celowana. Czyli jest szansa, że pomoże to naprawdę wielu tysiącom pacjentów. Taką mamy nadzieję naprawdę, dlatego bardzo, bardzo intensywnie pracujemy. Chcemy przejść do kolejnych faz badań klinicznych, które potwierdzą nasze odkrycia. Panie profesorze, chciałoby się, żeby ten lek już był, już powstał. Kiedy są takie szanse i jakie jeszcze etapy przed wami? Tak jak powiedziałem, przede wszystkim musimy o tym powiedzieć, niezależnie od skuteczności tej terapii celowanej, mamy bezpieczeństwo pacjenta, czyli mamy fazy badań klinicznych, których każdy lek musi przejść, niezależnie od tego, jaki jest cel jego działania, jeśli jest lekiem celowanym i jest właśnie produktem leczniczym. W związku z tym przed nami jeszcze kilka etapów żmudnych badań, które nie tylko mają potwierdzić skuteczność, ale również bezpieczeństwo stosowania takiego leku. Czyli jeszcze na pewno kilka, ale tak, jeszcze więcej lat. Nie chcę mówić kilka, ale na pewno lat. Panie profesorze, jesteśmy w Moleko Lab. Proszę w ogóle rozszyfrować ten skrót. Co to znaczy Moleko Lab? Tak jak powiedzieliśmy, jest to taki zespół laboratoriów interdyscyplinarnych. Mamy tu właśnie Laboratorium Skuteczności Bezpieczeństwa Leków, Laboratorium Badania Biozgodności Materiałów, Laboratorium Chorób Cywilizacyjnych dedykowany docelowo właśnie do naszej działalności. Mamy również Laboratorium Clean Room o klasie czystości medycznych technologii A, gdzie właśnie jest dedykowane do powstawania nowych formulacji i tam to się dzieje, ta faza badań eksperymentalnych potwierdzających skuteczność leków. Mamy również laboratorium Living Lab, który bezpośrednio w warunkach rzeczywistości, rzeczywistych proof of concept, weryfikujemy nasze badania. Badania nie tylko podstawowe, bo my przede wszystkim zmierzamy do badań stosowanych, czyli w połączeniu z naszymi klinikami Uniwersytetu Medycznego. My oczywiście chcemy wprowadzać te eksperymentalne terapie i celem jest zastosowanie w B+R tak zwanych badaniach, czyli stosowanych, które będą w dużym skrócie mogły podlegać komercjalizacji, ale my to przede wszystkim identyfikujemy jako pomoc pacjentom i formulację nowych leków i nowych strategii terapeutycznych. A czy może pan zdradzić, w jakich jeszcze chorobach pacjenci mają tutaj dzięki wam szansę na optymalne leczenie? No oczywiście i niestety są to choroby nowotworowe, tak? Oczywiście i też mogę powiedzieć, że są choroby autoimmunologiczne, RZTS między innymi, tak? Jest wiele takich aspektów, gdzie niestety poszukiwania nowych skutecznych terapii jeszcze trwają, w związku z tym choroby rzadkie, tak? To są takie, gdzie my właśnie się zajmujemy i chcemy się angażować i jesteśmy głęboko, głęboko pewni, że to nasze zaangażowanie w połączeniu właśnie z klinikami Uniwersytetu Medycznego i tą interdyscyplinarnością będzie miało sukces. Wszyscy czekamy w Polsce na polskie leki wymyślone, stworzone w Polsce przez polskich naukowców we współpracy z klinicystami. Jest szansa, że w Łodzi takie terapie powstaną. Tak, oczywiście po to jesteśmy, po to funkcjonujemy. My oczywiście działamy również międzynarodowo. My ubiegamy się o granty europejskie, z polskich również fundacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zresztą między innymi ten lek na jaskę rozpoczął się od badań finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po to, żebyśmy mogli potem pójść w kolejnym kroku poziomie gotowości technologicznej wyższej i żeby móc komercjalizować i wprowadzać do obrotu klinicznego. Moleko Lab to ultranowoczesna jednostka naukowo-badawcza. To miejsce, w którym szeroko rozumiana nauka łączy się poprzez interdyscyplinarne zespoły z szeroko rozumianą praktyką lekarską. W naszym laboratorium Moleko Lab mamy 5 laboratoriów. Laboratorium Skuteczności Bezpieczeństwa Leków, Laboratorium Badań Chorób Cywilizacyjnych, Laboratorium Analizy i Materiałów Biomedycznych, jak również Clean Room,
i laboratorium Living Lab, tak zwane żywe laboratorium. Laboratorium Skuteczności i Bezpieczeństwa Leków Molecolab. Co tutaj badacie? W tym laboratorium skupiamy się na sekwencjonowaniu genomu, transkryptomu, proteomu, a także wykonywaniu mikromacierzy. Ma to na celu pokazanie nam, na czym polega podłoże danej choroby. Aktualnie zajmujemy się projektem, który ma na celu stworzenie bazy danych pacjentów z rakiem jelita grubego, na podstawie której algorytm, sztuczna inteligencja, będzie typować w przyszłości, który potencjalnie badany człowiek ma predyspozycję do choroby, a który nie. Na tej podstawie wykonanie takiego badania przesiewowego będzie nam w przyszłości pomagało typować ludzi, którzy muszą zmienić swój styl życia, bądź skontaktować się już teraz z lekarzem i być pod jego opieką, oraz na tych, którzy nie będą musieli aż tak często chodzić do takiego specjalisty i dzięki temu będzie można odciążyć służbę zdrowia. Za nami znajduje się sekwenator. Jest to praktycznie najnowsze urządzenie na rynku. Dzięki niemu możemy odczytać materiał genetyczny każdego człowieka. Urządzenie na podstawie wyizolowanego materiału, na przykład z krwi bądź tkanki, jest w stanie sekwencjonować, czyli rozłożyć na poszczególne elementy materiał genetyczny każdego człowieka. Jesteśmy w stanie po kolei odczytać każdy możliwy fragment i na tej podstawie stwierdzić, jakie różnice występują pomiędzy danymi osobami, bądź jakie mutacje lub bądź predyspozycje występują u danej osoby. Jestem koordynatorem Laboratorium Technologii Medycznych Cleanroom. Cleanroom jest to unikalne laboratorium badawcze, jest to innowacyjne zaplecze badawczo-rozwojowe, w którym przede wszystkim prowadzimy badania naukowe w klasie czystości A zgodnie z normami ISO 5. Są to badania, które spełniają standardy europejskie. Prowadzimy zarówno projekty krajowe, jak i również projekty we współpracy międzynarodowej. Przede wszystkim zajmujemy się testowaniem prototypowych technologii medycznych, jak i również opracowaniem różnego rodzaju terapii personalizowanych dla pacjentów. W oparciu o komórki macierzyste zajmujemy się hodowlami komórek dwuwymiarowych, hodowlami również trójwymiarowymi. Także prowadzimy hodowlę komórek macierzystych, jak również komórek pobieranych od pacjentów. Z tyłu za nami jest spektrometr masowy. Czym jest spektrometria masowa? Jest to urządzenie pozwalające przeprowadzać bardzo szczegółową analizę próbek, które otrzymujemy tutaj w Molecolabie. Mogą być to różnego rodzaju próbki. My oczywiście przede wszystkim zajmujemy się próbkami biologicznymi, ich analizą, ale nie tylko. Tutaj jest to urządzenie tak zaawansowane, że najprościej rzecz ujmując, pozwala przeanalizować wszystko we wszystkim. Bardzo często leki, które podawane są pacjentom, nie wykazują efektu terapeutycznego bezpośrednio. Muszą w pierwszej kolejności zostać przemetabolizowane przez nasz organizm, głównie przez wątrobę, i dopiero wtedy może rozpocząć się ten proces leczenia. Najlepszym, prawdopodobnie szeroko znanym przykładem jest aspiryna, która sama w sobie nie leczy, dopóki nie zostanie zamieniona w formę aktywną w procesie metabolizmu, który odbywa się w naszej wątrobie. Często zdarza się, że pacjenci w różny sposób odpowiadają na leczenie i może powstać pytanie, dlaczego jednemu pacjentowi dany lek pomaga i on zdrowieje w bardzo szybkim tempie, a na drugiego pacjenta ten lek w ogóle nie działa. Można wykorzystać takie urządzenie do śledzenia tego, w jaki sposób indywidualne jednostki metabolizują te leki, które są im podawane, co przekłada się później na lepsze zrozumienie i dzięki temu zaplanowanie procesu terapeutycznego dla pacjenta. A czy to urządzenie było też wykorzystywane przy pracach nad tym nowym lekiem na jaskrę? Tak, było wykorzystywane, jednym z prostszych badań, które można wykonać tym urządzeniem, to jest czystość danej próbki, czy nie występują tutaj żadne niepożądane elementy zewnętrzne, które mogłyby nam zanieczyścić próbkę, oraz czy aby na pewno mamy w danej próbce to,
co byśmy chcieli, ponieważ związki o takim poziomie zaawansowania mogą występować w różnych formach i nie zawsze jest to ta forma, o którą nam chodzi. W związku z czym bardzo szybkie, bardzo pewne potwierdzenie, że na pewno mamy to, czego szukamy.